Dzisiejszy odcinek tak sobie rozpoczniemy z jakiejś trochę innej paki. Patrzcie, o kurde, 19 osób, chyba nie wbije. 18. Skąd się wzięły te osoby, jak tu nikogo nie ma? Czyżby fake GPS-y wszystkie z Japonii się zleciały? Tak czy inaczej, właśnie wbiłem z 18 innymi osobami i Hikomikosem na rajda na Suicuna. Zauważyłem, że Japończycy mówią Suicune i to jest chyba poprawna wymowa, ale nawet nie wiem. O kurde, mi się straszne Pokémony ustawiła, 19 sekund zostało. Sorry, że tak niespodziewanie się ten odcinek zaczyna, nie miałem w ogóle dzisiaj nagrywać żadnych Suicunów, ale wiecie jak to jest, kurczę, idziemy z Hikomikosem i Hikomikos mówi, no nie, musimy go złapać. Ja mówię, kurde, nie jestem przygotowany na to. A on mówi, no trudno, także dzisiaj bijemy Hikomikosa, nie, dzisiaj bijemy Suicuna, ale Hikomikosowi też powinno się dostać, nie no, żartuję. Tak czy inaczej, w późniejszej części odcinka będziemy robić inne rzeczy, ale tego Suicuna no musimy zbić, tak, już akurat byliśmy w tej okolicy. To jest park Yoyogi, tam gdzie wczoraj też byliśmy i generalnie chodzi o to, że dalej bijemy tutaj rajdy, po to, żeby dostać ewentualne zaproszenie na rajda EX. Chcemy prędzej czy później złapać oczywiście Mewtwo. Kurczę, Jolteon mi spadł. Japończycy pewnie by się ze mnie śmiali, gdyby nie to, że ci Japończycy, którzy tutaj siedzą, to oni już skończyli tego rajda, bo ich pytałem przed chwilą. A ci wszyscy, którzy razem ze mną biją, to są chyba jakieś fake GPS, na to wygląda. I powiem wam, że to jest moja pierwsza walka ze Suicunem, a to, co słyszycie takie głośne w tle, pewnie się zastanawiacie, Kushi, co ty, czy masz zepsuty mikrofon, czy coś nie? To są cykady, higurashi po japońsku i one takie są głośne. To są chyba higurashi, tak mi się wydaje, bo strasznie głośno cykają. O, Lugią wchodziłem nawet, wow. Nie, jakby co, to nie są dobre kontry, nie wchodźcie tymi Pokemonami, same mi weszły, bo po prostu nie zdążyłem nic ustawić, nie byłem kompletnie przygotowany, ale zobaczyłem, że jest 18 osób w lobby, to odpaliłem przycisk nagrywania i odpaliłem tego rajda. Przydałoby mi się ustawić gdzieś kamerkę najlepiej, na łapanie Suicuna, bo właśnie go zbiliśmy. Także idę w ogóle się przesunąć gdzieś na kamień. I w ogóle powiem wam, że ten park Yoyogi jest strasznie duży przede wszystkim. Także zrobienie tutaj rajdów na wszystkich gymach wcale nie będzie takie proste, jak mi się wydawało. Dostałem jakieś tam nagrody za Suicuna. 12 boli, także powinno się udać. Ale czy się uda, to zobaczymy dopiero teraz. Wstawię sobie kółeczko. Czekam na atak. I grejcik wszedł. Ktoś mi tam podpowiedział dokładnie, jak używać tej techniki, żeby zawsze działała. Z ustawieniem kółeczka, także w ten sposób robię dokładnie teraz, także chyba już powinna mi za każdym razem działać, nie wiem, zobaczymy dokładnie, nie chcę zapeszać, ale skaczę, cały czas skaczę do góry, a ja czekam aż zaatakuje. Dobra, teraz. No, idealnie znowu grecik, także w ten sposób cały czas działa, tylko trzeba robić takie bardzo krótkie zamachy dosłownie w momencie, kiedy on kończy atak i wtedy wejdzie takie kółko, jakie było. Także taki jest dokładny sposób na ten sposób z kółeczkiem i on działa. Widzicie, ustawiam sobie Greata i generalnie celujcie w Greaty, bo jak będziecie celować, kurczę, w Excellenty, to czasem nie wychodzą. W sumie dobrze, że się przygotuję do łapania tych Suicunów, bo przecież umówiłem się z telewizją japońską TV Tokyo na to, że będziemy łapać właśnie Suicuny u nich w telewizji. Także dobrze będzie, jeśli zdążę wcześniej je sobie trochę poćwiczyć. Sytuacja wygląda na ten moment następująco. Nie dostałem żadnego zaproszenia na rajda EX i mam jeszcze 150 Farfetch'dów do złapania, także chyba najpierw w pierwszej kolejności zajmę się rzeczami ważniejszymi, czyli łapaniem Farfetch'dów, bo nie chcę, żeby to było opóźnione ani o jeden dzień. Miałem dzisiaj zacząć łapać Farfetch'dy, no i dzisiaj zacznę. Hikomikos gdzieś tam poszedł na inną stronę, no bo ja tutaj na ogólnym mikrofonie nagrywam, nawet nie byłem przygotowany na nagrywanie na lepszym mikrofonie, także sorki za jakość w tym filmiku, ale mam troszkę problemy techniczne w związku z tym, że jestem, o kurde, znowu tu odrobinę za późno wypuszczony ball. A problemy techniczne są w związku z tym, że jestem zalogowany do 150 kont naraz na telefonie, na którym nagrywam dźwięk zazwyczaj, co jest troszkę problemem, odrobinę problem. O, dobra, atak, ciach i tym razem trochę spudłowałem i nie wszedł grecik, ale timing był dobry. Oj, kurde, dwa poruszenia się i uciekł. Także nie wiem, jak nie złapię Suicuna w tym odcinku, to będzie trochę śmiech na sali, ale naprawdę dzisiaj no nie chcę już iść na żaden kolejny rajd ze Suicunem, bo muszę cały dzień poświęcić na łapanie Farfetch'dów widzom przede wszystkim. To jest najważniejsze, żeby tym osobom, które wsparły mój wyjazd w ogóle do Japonii, załatwić to, co chcieli. Dobra, mam Suicuna, nie wierzę, kurczę, pierwszy Suicun i już go złapałem. Idealnie, nowy wpis w Pokédexie. Czyżbym miał teraz więcej Pokémonów w Pokédexie niż mają wszyscy w Europie? Na to wychodzi, że mam więcej Pokémonów w Pokédexie niż mają wszyscy w Europie, bo mam Suicuna, którego w Europie jeszcze nie można mieć, ale nie martwcie się, będzie pewnie za miesiąc, a ja mam już go teraz, kurczę. Hidden Power jest typu latającego na moim Suicunie i wodny Water Pulse, Amazing IV. Złapałem Suicuna! Ale piękny jest ten Pokémon, kocham go strasznie, naprawdę, przepiękna, legendarna bestia, ale jeszcze dzisiaj jest dużo ważnych rzeczy do zrobienia, także przechodzimy do nich. Ciężka praca mnie czeka. Jak coś, to z tymi fejkami nie miałem racji. Zobaczcie, tutaj po prostu ludzie się chowają. Tam jeden gdzieś tam za murem. Tutaj dwójka. Po prostu ludzie, każdy gdzieś tam się chowa. Tutaj jedna pani za krzakami. Najwyraźniej tutaj jest taka kultura, że jak przychodzisz na rajda, to nie widasz się ze wszystkimi i po prostu nie bijecie razem, tylko stajesz gdzieś tam, kurczę, za ścianą, czy chowasz się za krzakiem i po prostu wbijasz sobie na rajda. Także te 18 osób, które tu były na moim rajdzie i Hikomikosa, te osoby tu były. Te osoby tu były, tylko chowali się, kurczę, trochę jak ninja i ich nie widzieliśmy nawet. Także ci ludzie tu są, tylko gdzieś się pochowali. I chyba pójdziemy jeszcze na jednego Suicuna, skoro już tu jesteśmy i skoro tuż obok jest drugi Suicun i skoro już jesteśmy w parku Yoyogi, w którym musimy robić jak najwięcej rajdów, także po obiedzie się zabieram za Farfetch'd. Wbiłem na kolejnego rajda, w ostatniej chwili było 13 osób, o już jest 20, także tak to jest w Japonii, że na każdego rajda przychodzi masa ludzi, jak tylko się wbije. Ci wszyscy ludzie, którzy siedzą tam pod tamtą białą ścianą za mną gdzieś tam w tle, są na tym rajdzie. I znowu nie uleczyłem żadnych poków, znowu nie wstawiłem żadnych poków, bo to jest w sumie dobre w Tokio. To jest bardzo dobre, że nawet nie trzeba się umawiać z nikim, nie trzeba mieć messengera, nie trzeba mieć nic. Po prostu wbijasz, widzisz, że jest na przykład 13 osób w lobby, szybko wchodzisz, 20 sekund i zaczynacie walkę. Także zawsze ktoś jest, zawsze ktoś przyjdzie. Także to jest chyba największa zaleta grania w Pokémony w Tokio. W ogóle sorry, że tym pierwszym Suicunem się nie ekscytowałem jakoś tak, może szczególnie, znaczy ekscytowałem się, ale nie było tego po mnie widać za bardzo. Dalej jestem po prostu wyczerpany po tym, co mieliśmy do czynienia, kurczę, wczoraj, przedwczoraj, do tego zmiana czasu. Jeszcze pewnie z 1 albo 2 dni, zanim dojdę do siebie do końca. Bo jednak 2 dni w podróży mniej więcej zeszły, 2 dni w podróży. Albo tak, no ponad doba na pewno, bo tak 4 godziny jechałem na lotnisko w Szczecinie, potem 2 godziny leciałem do Mediolanu, w Mediolanie spędziłem, nie wiem, z 5 godzin. Tak dosyć intensywnie i potem 12 godzin w samolocie do Tokio. Ale grunt, żeśmy przetrwali. O, ktoś już nawet Suicunem bije tego Suicuna, kurczę. Nie jest to dobra kontra, ale ktoś musiał się pochwalić ewidentnie. Ale mi to nie przeszkadza, no 20 osób i tak zbijemy, także nie ma co płakać. A to jest też w okolicach właśnie Yoyogi Parku. I a propos tego Yoyogi Parku, o, zbiliśmy. A propos Yoyogi Parku, właśnie ostatni odcinek zakończyłem na tym, że mieliśmy do zrobienia 3 rzeczy. Zameldowanie się do hotelu, oczywiście zrobione. Kupienie karty SIM, jeszcze nie zrobione, zamiast tego kupiliśmy przenośny router z nielimitowanym, bardzo szybkim internetem 4G, który niestety ma tę wadę, że jest drogi. No i w sumie tylko tę wadę, tak? To jest jego jedyna wada. Także w sumie karty SIM i tak będziemy musieli kupić prędzej czy później. A jeśli chodzi o bicie rajdów w Yoyogi Parku, trochę ich zrobiliśmy, ale nie wiem, czy to wystarczy, żeby dostać zaproszenie na rajda EX z Mewtwo. Na razie żadnego nie dostaliśmy. Aha, nie zdążyłem nawet wyciągnąć statywu do tego rajdu, także będę rzucał jedną ręką, czego nigdy nie robię na legendach, ale tego Suicuna będę łapał jedną ręką. Bo oczywiście trzymam kamerę tutaj w jednej ręce, a w drugiej telefon. I atakuj, Suicunie, bo już mnie ręka boli. Statywu nie mam, proszę, zlituj się nade mną. No właśnie, bo mi schodzi, jak jedną ręką rzucam. Ej, tu jest coś dobrego, zobaczcie. Suicune uciekł, ale tu jest przecież, kurczę, o! Tu jest takie coś, murek fajny, dobra. Także rzucamy 2 rączkami, od razu będzie lepiej. Gdzie jest Damian, to nie wiem, ale gdzieś się schował. O, jest Damian, już się znalazł Damian, dobra. Ja wracam do siebie na odcinek. Dobra, wracaj. O, zresetowało mi się kółko, widzieliście? Czekamy na atak, idealnie. Grejcik i od razu wyskoczył, skubany. Bardzo podobny IV do tego poprzedniego, chyba takie same CP mi się wydaje, albo prawie takie same. Kurde, najgorszy problem z tym sposobem, z ustawieniem kółeczka jest taki, że czasem się przez niego upuści pokebola. Aż Suicune pokiwał głową, nie wiem, czy to widzieliście. Aż powiedział, kurde, żal PR, chłopie, co ty robisz? Dobra, grejcik wszedł. Nie no, to scena jest okropna, bo muszę tutaj stać, kurde, na takich krzaczorach musiałem stać praktycznie, nie chcę na nich stać. Najsik niestety tylko. Sorry, że krzyczę, ale kurde, nie wziąłem mikrofonu krawatowego, bo dzisiaj miałem łapać Farfetch'dy. Chyba siedzi. Nie siedzi. To był kolejny great tak w ogóle. I ostatni ball, także teraz dobrze ustawiam na greata. I dobrze rzucam na greata. I niech siądzie na tym greacie, co? Raz i nie. Uciekł. Ale nie mogło być zbyt dobrze, tak? Nie może być nigdy za pięknie. Czasem ucieka. A czasem się łapie, jednego już mam, a drugi mi uciekł. Obczajcie tą ciężarówkę, która tu jedzie. Złapałem już trochę Farfetch'dów, ale nie mogę się tak naprawdę wziąć na poważnie załapanie ich, dopóki nie będę miał swojej karty SIM z normalnym internetem. Także jesteśmy teraz na Shibui, bo to jest w sumie tuż obok też tego parku Yoyogi. Shibuya też dosyć znana dzielnica i naprawdę ciekawa, także trochę wam ją pokażę. To jest taki sklep Big Camera. Powiedziano nam, że tutaj można kupić właśnie kartę SIM, jak się jest obcokrajowcem, bo niestety jak się nie jest Japończykiem, to nie można w normalnej sieci kupić karty SIM. Także rozejrzyjcie się trochę tutaj, to jest Shibuya. W ogóle to sorry, że jeszcze nie pokazałem wam wcześniej mojej okolicy, ale właśnie wróciliśmy, to myślę, że to jest dobry pomysł, żeby wam pokazać. Generalnie jest to bardzo spokojna ulica, jak widzicie. Naprawdę taka zwykła, nie żadne centrum, tylko zwykła taka dzielnica mieszkalna w Tokio. Nazywa się Kiyokawa. Może nie tyle dzielnica, co osiedle raczej. A tutaj kurczę się zdziwiłem, bo 18 godzina, a już zachodzi słońce, a przecież tak to jest teraz w Japonii w tym momencie. Ten tutaj wysoki, różowy to jest mój hotel, a tu sklep, także idę coś kupić. No, a to jest mój pokój, taki trochę mały. Muszę zdjąć buty, zanim wejdę na matę. No, także powiem wam tak, kurczę, pokój jest skromny jaki jest. Zakupy zrobiłem sobie dobre, także powiem i trochę odpocznę, a połapiemy Farfetch'dy od jutra rana.